ma te zwyczaje, naprzód służby swe oddanie. Potem chcę wdzięcznymi słowy zabawić wasz umysł zdrowy. Tylko prosi o wytrwanie, mając o was to ufanie, że z łaską słuchać raczycie. Zespół Scholares Minores Pro Musica Antiqua, założony przed 47 laty przez małżeństwo Danutę i Witolda Danielewiczów, z niesłabnącym powodzeniem i na najwyższym poziomie artystycznym prezentuje dorobek polskiej i europejskiej kultury muzycznej licznym pokoleniom melomanów z całego świata. W swoim dorobku zespół ma tysiące koncertów, 123 podróże zagraniczne do około 30 krajów. Prezentowana przez artystów muzyka dawna wykonywana jest na kopiach historycznych instrumentów, m.in. krumhornach, szałamajach, fidelach, wiolach da gamba, lutni romantycznej, lirze korbowej, harfie oraz instrumentach perkusyjnych. W trakcie niniejszego koncertu młodzi poniatowscy artyści zaprezentują tańce ludowe, mieszczańskie oraz dworskie, pochodzące z minionych wieków, często zapomniane i pogrążone w mrokach dziejów, które wywarły ogromny wpływ na ukształtowanie się kultury polskiej. Od początku państwowości polskiej aż do końca XV wieku niewiele pisano na temat kultury tanecznej tego okresu. Kroniki, między innymi Gala Anonima, wspominają jedynie, iż uprawiane tańce były ważnym elementem życia dworskiego oraz społeczności lokalnych. W tamtym czasie w społeczeństwie polskim nastąpiło wyraźne rozdzielenie kultury na dwa nurty. Kultury elitarnej i kultury chłopskiej, później nazwanej ludową. W zakresie tańca i muzyki tanecznej wyróżniono natomiast trzy sfery: dworską, mieszczańską i ludową. Rozkwit kultury dworskiej wiązał się z twórczością trubadurów, wędrownych śpiewaków. Artyści osiadali na zamkach rycerskich, aby dostarczać obecnym tam dworzanom rozrywki. Idea piękna, wspólnie z rozbudowanym ceremoniałem dworskim, wykreowały taniec jako uświetnioną formę stosunków towarzyskich. Trudno wyobrazić sobie dworskie bale bez pląsów królewskich błaznów. Zabawiali oni króla i cały dwór najrozmaitszymi figlami i akrobacjami. Osiadły tryb życia i rozwój średniowiecznych miast ściśle wiązał się z rozwojem form życia towarzyskiego, z rozkwitem kultury, a przy tym i tańca. Taniec mieszczański rozprzestrzeniał się wraz z wędrownymi artystami, wagantami. Podróżowali oni po całej Europie, poznawali nowe tradycje taneczne i przenosili je do kolejnych krajów. Najczęściej można było ich spotkać na jarmarkach, uroczystościach kościelnych, miejskich i rodzinnych. Na taniec mieszczański składały się zatem elementy lokalnej kultury ludowej, sztuka wagantów oraz nowe formy, typowe tylko dla miejskich środowisk. Ciekawym tworem były prezentowane podczas obchodów świątecznych tańce cechowe, rzemieślnicze, związane z wykonywanymi profesjami, na przykład z zawodem szewca. Bardzo często taniec mieszczański odbywał się po okręgu otwartym lub zamkniętym, w którym tancerze trzymali się za ręce. Do Warszawy. Szumno, świetnie wjechali, mając pilne sprawy. Pycha w rynku stanęła. Łakomstwo w ulicach. Gniew z zazdrością u kupców, a Obżarstwo w piwnicach. Nieczystość. Też przy murze z lenistwem została, bo im się tam w rynku gospoda nie dostała. Taniec ludowy, jak sama nazwa wskazuje, wyszedł spod chłopskiej strzechy. Nie znający pisma ani teorii muzyki lud, nie potrafił odpowiednio zanotować wygrywanych melodii ani zapisać dopasowanej do nich choreografii. Tego typu informacje były przekazywane drogą ustną. Tańce ludowe wykonywane były podczas uroczystości rodzinnych, zabaw wiejskich, świąt, wesel i innych. Często miały one charakter obrzędowy i łączone były ze śpiewem. Najstarszą ze znanych obrzędowych pieśni weselnych była pieśń „Oj chmielu, oj nieboże”. Wykonywano ją przy oczepinach Panny Młodej. XVI wieku cała renesansowa Europa objęta była jedną wielką wspólnotą tańca i form tanecznych. Jednak w tym międzynarodowym kotle wyraźnie zarysowują się odrębne cechy etniczne i narodowe, przejawiające się w rytmach i formułach melodycznych. Z czasem w polskiej muzyce tanecznej nastąpiło stopienie się elementów tańca dworskiego, mieszczańskiego i chłopskiego. Z fuzji tej wyłoniła się m.in. charakterystyczna rytmika taneczna, nazywana rytmami mazurkowymi. Rytmy mazurkowe nierozerwalnie kojarzyły się z kulturą polską, a tańce, w których występowały, znane były jako tańce polskie. Jednym z najpopularniejszych, a zarazem najstarszych zachowanych w Polsce tańców korowodowych jest taniec chodzony. Pary tancerzy, krokiem dostojnego chodu, przemieszczały się po linii koła lub kroczyły po linii prostej. Zawsze obecny podczas wesel i zabaw tanecznych, taniec chodzony był bardzo powszechny w całym kraju. Z biegiem czasu przekształcił się w poloneza. Polonez przyjął się na dworach królów polskich, gdzie stanowił element ceremoniału dworskiego. Około wieku XVII stał się reprezentacyjnym i bardzo uroczystym tańcem narodowym. Wiek XVII jest tym, w którym rodzi się wśród szlachty epoki saskiej i stanisławowskiej dojrzała świadomość narodowa. Czasy saskie stanowiły kluczowy okres dla wytworzenia się kanonu tańców narodowych. Wśród tych tańców znalazły się polonez, mazur, krakowiak, oberek i kujawiak. Najczęściej wywodzą się one z kultury chłopskiej. W toku długotrwałego procesu zostały zaadaptowane przez wyższe warstwy społeczne, szlachtę i mieszczaństwo, by poprzez zmodyfikowaną formę muzyczną i choreotechniczną uzyskać status symbolu narodowego. Ich popularność zyskała wręcz rangę międzynarodową. W rękopisach i tabulaturach m.in. słynnych niemieckich kompozytorów odnaleźć można dzieła pod tytułem Polnische Tanze Georg Philipp Tellemann lub Polonez Jan Sebastian Bach. Od początku XVIII wieku zauważalna jest w Polsce tendencja do ekspansji muzyki ludowej na twórczość kompozytorów polskich, dzięki której do różnych form muzycznych zaczęły wkraczać rytmy tańców polskich. Można to zauważyć w utworze Canzona Prima a Due Marcina Mielczewskiego. Wyraźnie rozpoznawalne są tu wspomniane wyżej rytmy mazurkowe, obecne w tańcach takich jak krakowiak, kujawiak, mazur i oberek. Jest to niekwestionowany przykład obecności tańców ludowych w dawnej muzyce polskiej.